Chłop mi wygląda, jakby miał jakieś 3 metry wzrostu. A przewalił się, jakby miał 1,5. O! A wstał, jakby miał 4. Poraził się? Poraził, poraził. Ty! Nogę mu odrąbało! Co jest? Goni, goni mnie, k***a, ugryzł mnie! U! K***a. To jest rekin, ty! Witam was bardzo serdecznie w 5. już odcinku z serii Sons of the Forest na moim kanale. Znowu nas odwiedził jakiś nawiedzony kanibal. Słuchajcie, pisaliście mi ostatnio, żebym wybrał się... Tylko właśnie, nie wiem dokładnie o czym mówiliście, ale pisaliście o jakimś znaczniku, fioletowym znaczniku na wodzie. No i ogólnie, że to jest niby gdzieś koło mnie. I jedyny znacznik chyba, który jest na wodzie, to jest ten w tamtą stronę przy tej plaży, widzicie o co chodzi? Mówiliście, że znajdę niby tam coś ciekawego i że będę zadowolony, nie? Jestem ciekawy w sumie, co mieliście na myśli. Kurde, ja sobie chyba przyciszyłem trochę. O, dobra. Przyciszyłem sobie trochę grę na słuchawkach niechcący. No i miałem taki plan, żeby wybrać się dzisiaj w tamto miejsce. Nie wiem, nie mam pojęcia co to może być. Nie spoilerowałem sobie też nic na internecie, nie sprawdzałem. Zaufam wam, tylko poczekajcie, najpierw ubijemy może tego agenta, co nas tu próbuje straszyć. O czym ja jeszcze chciałem powiedzieć? A wiem, o czym chciałem powiedzieć. Słuchajcie, jeżeli chcecie mieć super dzień, jeżeli chcecie, żeby przydarzyło wam się coś dobrego, brzmi znajomo trochę, nie? Zostawcie łapkę w górę, to będzie dla mnie bardzo miłe. No ale dobra, żeby nie przedłużać, wyruszamy już w podróż. Wyciągnę sobie tylko tego GPS-a i wyruszymy tam. Nie wiem, mam nadzieję w sumie, że nie bejtowaliście mnie, no ale rzeczywiście jest tam jakiś znacznik, więc na pewno coś tam będzie. A co to będzie, to się okaże. Co tam ten Kelvin, Calvin, czy jak to tam mu było robi? Dobra, nieważne. Może możemy go tutaj zostawić nam, nie zdiabli niczego. Udało się go ubić na szczęście, dobra. I ruszamy. O kurczę. A, bo ja GPS-a... Kurde, ja GPS-a mogę wyciągać pod M. Kurde, trochę mi mordę rozświetla tu, bo akurat światło mi centralnie świeci w okno. Ogólnie ja postaram się, bo jak wiecie, teraz nagrywam póki co jeszcze na kamerze Karola. Dzięki jego życzliwości pożyczył mi swoją kamerkę, ale ja muszę znaleźć jakąś kamerkę i kupić sobie. Ogólnie tylko ja się na tym nie znam. Jeżeli ktoś ma trochę pojęcia o tym, możecie mi coś polecić w komentarzach, co by było w miarę w porządku. W miarę przystępnej cenie oczywiście. I muszę sobie kupić też jakąś taką tą lampkę, nie wiem jak to się nazywa, lampa studyjna, softbox, coś takiego. Tylko softbox mi się tu nie zmieści za monitorami, bo ja mam komputer centralnie przy ścianie. Więc raczej tą lampkę bym wolał niż softbox. O, poczekajcie, możemy tu coś zajść, może coś znajdziemy. Tylko wezmę sobie siekierkę, żeby porozbijać tutaj te skrzyneczki. Zawsze jakiś tam prowiant, może o, tkanina, liny. Zawsze coś się przyda, nie? O, tu jeszcze tkanina jest. W ogóle, zobaczcie, trzeba to docenić, że... Tylko kurde, już to zebrałem i wam nie mogę pokazać. Ale tak jak tutaj była, bronimy na to, ta tkanina, możecie sobie lekko cofnąć odcinek. I ona jest takie... Ona nie jest jakby stałą teksturą, tylko pod wpływem wiatru i tak dalej, ona się porusza i w ogóle, nie? Zobaczcie, takie szczegóły. Ale moim zdaniem wygląda to super, nie? A w ogóle już któryś raz znalazłem drut. Ogólnie do czego służy drut? Co ja mogę z niego zrobić? Aha, bomba zegarowa i pancerz techniczny. O, popatrz. Pancerz techniczny mógłbym stworzyć, tylko brakuje mi jakiejś, nie wiem, siatki czy co to jest. Widzicie? Na czerwono się świeci. A bombę zegarową to nawet już mogę stworzyć. Ej, możemy sobie zrobić, czekaj. To, zegarek, co jeszcze? Taśma, monety i płytka. Monet chyba, ile? 5 tam było? I taśma. No i mamy bombkę. A, to jest ta, co wtedy tego
Pamiętacie, ci co oglądają, na pewno wiedzą, to jest ta bomba, co tego ludzika w tej jaskini tym wysadziliśmy. Czekaj, bo ja trochę zboczyłem z kursu, idziemy tam. O, jeszcze zejdziemy może do tej zielonej kropki, co mi tam miga. Może tam tym razem coś znajdziemy, bo to jest inne miejsce. Ale nie wiem, właśnie... Nie... Przydałoby się przejść w tamto miejsce, gdzie ja wtedy trafić nie mogłem. To było chyba na tym fioletowym wykrzykniku, gdzieś tam. Przydałoby się znaleźć, co tam jest, ale ja nie wiem, nie potrafię trafić. A, i jeszcze gdzieś w tym pierwszym odcinku, bodajże drugim, czy nie, w pierwszym chyba. Znaleźliśmy jakieś miejsce, gdzie trzeba było wykopać coś łopatą, nie wiem, czy kojarzycie, czy pamiętacie. Właśnie, tam jeszcze musimy się przejść, tylko musimy znaleźć chyba tą łopatę. A ja nie mam pojęcia, gdzie mam ją znaleźć. Możecie mi coś podpowiadać, jeżeli macie ochotę. O kurwa, o kurde. Oni raczej nie są pozytywnie nastawieni co do mojej osoby. Szczególnie ten, który idzie pierwszy. No, przynajmniej nie był. Oj, ale ten to już wygląda jak wyzwanie, bo... Chłop mi wygląda, jakby miał jakieś 3 metry wzrostu. A przewalił się, jakby miał 1,5. O kurwa, a wstał, jakby miał 4. Chłopie! Kładź się z powrotem, kurwa mać! Kładź się, dziadu. O fuck, strzały mi się skończyły. Poszedłeś strzałę? O kurwa, dobra. Wiem, wkurzwiłeś się. A ja nie trafiłem kolejny raz. Ej, co mam robić? Mam baterię? Może paralizator zadziała, co? Tylko trzeba dam radę szybko wyciągnąć ten paralizator. Czekaj, jak on zaatakuje... Kurwa. Daj spokój. Paralizator, szybko. Naładowany? Naładowany. Dobra. Mamy szansę. Kurwa. Poraził się? Poraził. Dobra, to teraz szybko siekiera. Ty! Nogę mu odrąbało! Co jest? Odrąbałem nogę chłopowi. Ale jaja, ty. I popatrz, on żyje dalej. Co za cyrk. Dobijamy go. Ty, nieźle, co? Nie wiedziałem, że tak działa, a ty co? Ja pierdzielę. I zobacz, tu jeszcze jakaś kość mu wystaje. No z tym poszło lekko łatwiej. Dziwnym trafem. Ale kurde, jak on ma mordę, ty. Ale moc... Pa, nawet plama się zrobiła. Ale mocny przeciwnik z niego był. To trzeba mu zwrócić honor. Prawie nas napierdzielił, prawie nam. A ten płacze tu nad rozlanym mlekiem. A nie, sorry, nie płaczę, on po prostu sobie spożywa. To się lekko pomyliłem. O, już mam maksa chyba tych jagódek. Dobra, ale my... Ja... Znowu przedłużam, cholera, zamiast się wziąć za robotę i iść tam, gdzie mam iść. Powiedzcie mi w końcu, jak ja mam te konserwy otworzyć, bo ja tych konserw mam. A, jakiś scyzoryk chyba potrzebuję. O, ja nie mam tego scyzoryka. Dobra, to mi powiedzcie, gdzie mam znaleźć scyzoryk. Ewidentnie nie mam go w ekwipunku. Chyba. A jak mam, to powiedzcie gdzie. O, kolejne obozowisko. Ty, to z tego obozowiska nas przyszli zaatakować. Dziady. Już tylko jeden został, zobacz. Patrzcie, jak oni mają tu kolekcję. Większą jak ja u siebie. O, jakaś saszetka. Kurde, a co te saszetki? Co ja z tymi saszetkami mogę robić? Gdzie one są? W którym miejscu? Tu jest plandeka. Dwie nawet plandeki. Kanina. O, są saszetki. Mogę je otworzyć. I mogę wziąć fanty z nich. O kurde. Fajnie. Tylko, że macham max tych rzeczy. Czekaj, no w ogóle zobaczcie, skórzana saszetka, tylko że zobaczcie, że to jest chyba z prawdziwej skóry robione, nie? To jest najciekawsze. Ja mam max chyba tych rzeczy, ja nie wiem, czy one mi się nie wysypują.
No trudno, pospierajmy, może znajdziemy coś fajnego, może scyzoryk byśmy znaleźli. O, jest jedzenie w końcu i picie jakieś. Powykonujmy może sobie takie rzeczy, żeby nam te przedmioty się nie wysypywały. Co to jest na przykład? To jakiś... Ja nie spojrzałem, co to jest nawet do wykraftowania. To jest chyba siekierka zwykła, nie? A nie, narzędzie do naprawy, dobra. Pochodnie możemy zrobić, to zrobmy sobie. Żeby nasz, wiecie, ekwipunek wyglądał... poważnie, profesjonalnie. Włączmy sobie światełka, odpalmy. Najlepiej jakieś męskie. O, to jest męskie. Co jeszcze możemy zrobić? Ręcznie wykonana pałka. A pewnie, robimy pałkę. Tylko co tam trzeba było? Patyk, linka. I głowa. A gdzie ona jest? O, jest tu, dobra. I robimy... Mi to się strasznie podobają, zobaczcie te animacje kraftowania tego. I co jeszcze? Zbroja liściowa. A to ciekawe. Zróbmy parę tych zbrojek liściowych. Ale ciekawe, czy ona rzeczywiście coś daje, czy to jest bardziej na zasadzie kamuflażu, nie? Ciekawe, czy to jest bardziej na zasadzie kamuflażu, czy rzeczywiście to chroni nas przed obrażeniami jakimiś. No ale lepiej mieć to, niż nie mieć nic. Gdzie ta zbrojka teraz jest? Gdzie ja ją mogę założyć? Mamy ją tu. Zbroja liściowa. Rzeczywiście mamy liście teraz na tych, na rękach. Dobra, zbieramy to. Leki. Amunicja śrutowa. O, właśnie. Przydałby się w takim razie jakiś, kurde... przydałoby się coś, czym moglibyśmy tą amunicję wystrzelić, bo raczej z palca to tym nie strzelę. Coś jeszcze jest do zebrania? O, kolejny agent. Co szybszy byłem, wariacie. Cholera. Myślę, że łuk dałby sobie radę lepiej. No oczywiście, żeby dał sobie radę lepiej. Dobra, czekaj, muszę zabrać tu wszystko. Nie, dobra, wszystko zebraliśmy. Idziemy. Idziemy, tylko muszę jeszcze upewnić się, gdzie. Oj, zboczyłem z kursu. A, na tą zieloną kropkę mieliśmy zajść jeszcze. Ale jest niefajnie, bo robi się noc. To mi się bardzo nie podoba. A w ogóle w tym foreście to są te jaszczurki. Tak jak były w tym, w jedynce foreście, bo jeszcze nie spotkałem chyba jaszczury. Widziałem wiewiórki, widziałem zająca, na pewno widziałem, ale chyba jaszczury to nie. Zjedzmy sobie. Zawsze jak za darmo, to pamiętajcie, warto wziąć. Ale w tej zielonej kropce mam nadzieję, że nie spotka mnie nic nieprzyjemnego. A Kelvin w ogóle za nami idzie. Przeszkadzać chyba, albo drzewa pod nogami ścinać. No i gdzie jest? Co tutaj jest w tej zielonej kropce niby? A czekaj, jest coś. A co tu robią wózki golfowe? Nie, nie ma szans. Nie ma szans, nie wchodzę tam chyba, co? No nie wiem. Nie. Nie, nie wchodzę. Nie wchodzę, bo to będzie zaryzykowne. Nie sądzę, aby to dobrze wyszło. Pójdźmy na razie sprawdzić to, co jest na tej wodzie. Takie dostałem zadanie, tak zrobię. Najwyżej w drodze powrotnej możemy tam zajść w sumie. Dobra, to w drodze powrotnej zajdziemy tam. Jeżeli będę czuł się na siłach. Strzały prawie zgubiłem. A właśnie, w sumie póki teraz mamy czas, to możemy strzały wykraftować, tylko nie, jednak nie możemy, bo nie mamy małych kamieni. To pozbierajmy sobie te małe kamienie, a ich sporo leży. To nie będzie raczej żaden problem. Bo te strzały, widzicie, się przydają, żeby miał te strzały w czasie tym tego dużego kanibala od razu zabił, a tak to musiałem paralizatora użyć. No ale paralizator, powiem wam, spisuje się serio fest. Jeżeli ktoś z was gra, jeszcze nie ma paralizatora, polecam bardzo serdecznie z całego serca. U mnie na filmie możecie zobaczyć, gdzie go znaleźć. Bardzo profesjonalny poradnik zrobiłem, jak znaleźć paralizator. A teraz zrobię poradnik, jak zrobić strzały. Albo jednak nie zrobię, bo nie mam tyle... A jednak mam. Myślałem, że nie mam tyle tych piórek. A to dwa piórka tylko wystarczą. Ej, ale chyba musimy sobie zrobić szałasik szybko jeszcze. No niestety. Jak się go robi? A, jego się chyba nie robi w ten sposób.
Tylko jego się robi tak, że bierze się plandekę. Ja jeszcze muszę się trochę poprzyzwyczajać do tych rzeczy. Albo jednak się tak go nie robi. Kurde no. To jak się robi szałas? Już nie pamiętam. W takim razie chyba jednak bierze się plandekę. Dobra, zmiana planu, kolejny raz. No, jednak bierze się plandekę. Byłem blisko, nie? Dobra. Mamy szałasik, szybki zapisik. Może się przydać. Jeżeli rzeczywiście spotka nas coś niebezpiecznego. Choć tego bym bardzo nie chciał. Dobra, niech tu w sumie stoi ten szałasik tam. Co on nam tam będzie szkodził? Co tu było? A, jagódki. Kurde, i znowu jedzenie się skończyło. Czekajcie, zjemy to wojskowe jedzenie. A picie? No picie trudno, wypijmy energetykę. Niech będzie. Weźmiemy sobie pałkę, żeby czuć się bezpiecznie. No i idziemy tam na tą wodę. Tylko... Kurde, to jest dosyć daleko w tej wodzie. Nie... Ciekawe, czy ja dam radę tak dopłynąć daleko. Ej! Zobaczcie w ogóle. Czekaj. To my weszliśmy na jakiś inny biom, czy coś? Tak jak w Minecrafcie? Bo zobaczcie, że tutaj są liście żółte. To wcześniej normalnie zielone jeszcze były, nie? Ty. Ale one się dopiero pojawiają. Zobacz. Normalnie spadają się, pojawiają liście na ziemi. Ale jaja, ty, to może to się po prostu... Jesień robi, co? No nie gadajcie, że w foreście są te pory roku. No popatrz, normalnie liście się pojawiają. To nie to, że one się pojawiają, bo ja mam jakoś ten. No nie wiem. Ale jajca. Podoba mi się to. Ale dobra, czyli znaczy, że jak robi się jesień, to co, i będzie zima później też, nie? To może trzeba jakieś ubrania czy coś, żebyśmy później nie zamarzli. Oj, coraz większe trudności nam ta gra stawia przed nami. O, jakieś skrzyneczki. To raczej nie są skrzyneczki, a trumny. Wiecie? O kurcze. A jak ja tak uderzam tym, to mi się nie psuje bateria? Chyba nie, co nie? Bo ja tym nie rażę. Ej, bo nam już mamy max lin. A poczekaj, i kości mamy chyba też max. To może sobie zrobimy zbrojkę. O, zbrojka by się przydała. A czekaj, z czego się robi? Lina. Tkanin, taśma. O. Bo zaraz jak się będziemy mieli tutaj z kimś bić czy coś, to może być niefajnie. O, w sam raz sobie pozużywamy to. Jeszcze możemy? Jeszcze możemy, ty. To ile kości idzie na jedną tą zbrojkę? Niewiele jakoś. Dobra, fajnie, to od razu sobie to założę. O, o, patrzcie, nawet tu w craftingu leżą liście. Ale czad. A to jest ta... A, to jest ta linka. A właśnie, jeszcze możemy się do tej jaskini wybrać. To tam była ta tyrolka, my nie mogliśmy nią przejechać się wtedy. No właśnie, trzeba będzie się do tej jaskini jeszcze wybrać. Ale, ale poczekajcie, rozejrzyjmy się tu, bo... Tu kazaliście mi się rozejrzeć. A tutaj to jest w sumie pusto, chyba na tej... A tam na tej wodzie jest jakiś namiot chyba. A tu? Tu nie ma nic. Tam na wodzie jest jakiś namiot. Ale ciekawe, czy w tej wodzie nie ma jakichś zwierząt czy coś, żeby mnie coś nie pożarło zaraz. Ale zobaczcie, idziemy już w sumie kawałek, a żadnych kanibali nie spotkaliśmy. Spokojna okolica jakaś tutaj jest. Ale w sumie i tam, gdzie mamy tą bazę, tam, gdzie się wybudowaliśmy, też nie ma jakiegoś dramatu, nie? No, myślałem, że tu jakieś fanty będą, jakieś skrzynki będą pływać czy coś. A tu? Tu coś jest? Nie, jednak tutaj nic nie ma. Tu jest lina. Nawet dwie. O. No dobra, płyniemy. Trzymajcie kciuki, żeby mnie nic nie zjadło.
I żebym nie zamarł, cholera, jak się jesień robi, to... O, jaka tam jest wielka góra, ty! A ciekawe, czy na tą górę da się wejść. Ej, ale szkoda, wiecie co? Szkoda, że w San Jose de Forest nie ma tego. Tak jak było w tym foreście jedynce. To, że na tej kopule żółwia można było, na tej skorupie żółwia można było zjeżdżać z góry. Byśmy weszli tam i zjechali sobie. O ile da się tam wejść, może się nie da. Kurde, jak on wolno pływa, że tu płetwy żadnych nie może sobie zrobić. Ty, trochę zamarzam chyba. Czy on tak ze zmęczenia stoi? O kurwa! To jest rekin, ty! On może mnie zeżreć? Właś, kurwa, właś szybko! Jak tu wejść? Ej, jak tu wejść? Kurwa, jak tu wejść? A, pierdole, dobrze, że ten rekin nie jest agresywny. Jak rekin by był agresywny, to już bym mnie zeżarł do tej pory. Nie mogłem wejść na kopułę. No i po co wy mi tu przykazaliście przyjść po flary? A, jedzenie. Zobaczyliście, że głodny chodzę. A co to jest? Lokalizator GPS jakiś. Pokaż, co to jest. Ale po co mi jest lokalizator? To jest to? Nie, to jest zapalniczka. Gdzie ten lokalizator mi się położył? Pióra. Chcę wiedzieć, do czego tego mogę użyć. Tu mam... O, tu jest. Lokalizator GPS. Ej! A to przypadkiem nie jest ten z tego... z helikoptera? Jakoś ewakuacja czy coś? Dobra, jak to schować? Ej! To wy mi po to kazaliście tu przyjść, ty! Ja pierdziele. Pistolet. Ale jajca. Ej, aż mnie kordzi, żeby dla testu sobie strzelić. Ile ja mam amunicji do tego? Bo to jest 9 mm pewnie, nie? No. Kurde, 3 ammo mam tylko. A może bym zabił tego gołębia, co tu pływa? O kurwa. Ej, ja nie wiem, czy ja mogę teraz stąd sobie popłynąć. On mnie zeżre, co nie? Dobra, ryzyk fizyk. Nie, pływa. Nie, płyniemy tam. Kurde, gdzie będzie szybciej do brzegu dopłynąć? Pokaż mi mapę. Tą stronę chyba będzie najszybciej. Czy w tą? Nie, w tą chyba będzie szybciej. Dobra, płyniemy w tą. Tylko poczekajcie, niech on odpłynie do prawej. Kurwa, jak on zawraca cały czas. No co mam zrobić? Wiem, może tą mewę ukatrupię i on ją zje wtedy, czy coś. Ta, trafił nią najpierw. O, trafiłem. A poczekajcie, wskoczę. Przy okazji pióra zbiorę. I co, on mnie atakuje teraz? Atakuje mnie, czy nie? Dobra, dla testu wrócę. No dłużej, dłużej wchodź na ten ponton. Dobra, zobaczmy teraz, gdzie on jest. O kurwa, to dobra, płyniemy, trudno. Ale to jest głupi pomysł chyba. Szczerze, tu już mogłem te 3 ammo zużyć i go ukatrupić. Ale jaja. Dobra, może już tu nie będzie mnie gonił, tu już chyba płytka woda jest. Goni, goni mnie, kurwa, ugryzł mnie! Jak mam go uderzyć? Ty, ale nie zadał mi jakoś dużo HP chyba. No nie, ile z dwie kreski.
Dobra, przeżyję. Przeżyję, bo tu już mielizna jest. Tu raczej nie wpłynie. Nie. Tak szczerze myślałem, że jak mnie chrępnie raz, to już będzie po mnie, nie? Płynie. Płynie, widzę tu jego kotwicę. Znaczy, płetwę. Nie, zanurzył się. Dobra. Kurwa, jesteśmy. Zobaczmy jeszcze raz ten pistolet. Gdzie on jest? W skrzyni? A z czym go można połączyć? Nie wiem. Ale zarobiście, ja pierdzielę. Ej, wiecie co? Jednak jesteście w stanie mi podpowiedzieć dobrą miejscówkę. Jednak nie jesteście takie łachudry. Nie zawsze tylko trolujecie. No to teraz możemy się tłuc z kanibalami. Może nie za długo, bo mamy tylko 3 naboje, no ale... Ale zawsze coś. No dobra widzowie, to nie będziemy przedłużać. Zrealizowaliśmy cel na dzisiejszy odcinek. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. I słuchajcie, więcej takich podpowiedzi. Więcej takich podpowiedzi. Dziękuję wam bardzo i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, siemanko, pozdrówki.